Witam wszystkich hodowców, hodowczynie. 1 marca, wtorek, piękne słoneczko przygrzewa praktycznie od samego rana, więc nie ma co czekać na sobotę, bo przeważnie każdy w sobotę kąpie, tylko nalałem wody gołąbką. Długo nie musiałem czekać, gołębie fantastycznie wskoczyły do wody i zaczęły się chlapać. Pierwsza już woda praktycznie wychlapana. Zaraz trzeba będzie dolać. Tak jak już kiedyś mówiłem, my kąpiemy gołębie raz w preparacie z firmy Volantor, raz używając tylko octu spirytusowego z dodatkiem soli. Gołębie bardzo fajnie, chętnie skakują do wody. Fantastyczny widok. U nas tak dokazują, że woda aż cieknie na zewnątrz. Także jestem w pogotowiu i za chwilę będę musiał troszeczkę dolać, aby pluskały się wszystkie. Gołębie potrzebują tej wody. Potrzebują kąpieli tak samo jak i my. Także wszystkich gorąco zachęcam do udostępniania im jakiejś tam formy banienek, pojemników, w których bardzo chętnie by się kąpały. Gołębie dość witalne. Siedzą już ponad tydzień na jajkach. No to teraz samczyki tu w większości są, się kąpią. Postaram się później, będzie słońce, jeszcze zmienić wodę i udostępnić kąpiel samiczkom. Także tak wygląda na dole. Uwielbiam, jak one się kąpią. Naprawdę cieszę się, że mamy te woliery, że można je wykąpać. Kiedyś w środku kąpaliśmy gołębie. One praktycznie się rozkładaliśmy ręczniki. No cuda na kija, by uchronić przed wilgocią całe to pomieszczenie. Często koledzy nagrywają filmy i pokazują gołębie, tam się kąpią. Tak niechętnie. To nie jest nieraz moim zdaniem to, że gołąb jest chory, tylko po prostu nie potrzebuje tego. Nasze teraz 2 tygodnie się nie kąpały, to bardzo oczu weszły do wody. Zaraz tutaj na wolierę wejdzie słońce. Wejdzie słońce i będą miały możliwość przesuszenia się. Warto wybierać taki dzień, aby one miały możliwość dosuszenia się, a nie mokre poszły do środka. Tak to wygląda z drugiej strony. Dwie wanienki w zupełności wystarczy. Gołębie na zmianę wchodzą. Mając ostatnio trochę czasu, zbudowałem sobie taką jedną, dwie cele w sumie, i tutaj drugą celkę dla naszego olsztyniaka, który z cudaczką nie mogły się znaleźć sobie miejsca, gdzie sobie coś tam znalazły, to zaraz były przepędzone. Nasza lalka i nasz bronek. Gołąbki i gołąbki sobie dokazują fantastycznie.
Także już za chwileczkę, praktycznie 10 minut i słońce będzie tutaj, będą mogły się dosuszyć. Tak jak mówiłem, doleję jeszcze troszeczkę wody, a później zmienię, aby te gołębie, które siedzą na jajkach, za chwilę będzie zmiana pewnie tych jajkach po 14, także będą mogły się wszystkie wykąpać. U nas było dzisiaj chyba z minus 5 stopni, wszystko przymroziło. Musiałem od nowa włączyć podgrzewacze, napoidła, aby gołąbki mogły pić. Także zachęcam jeszcze raz do kąpieli. Trzymajcie się i cześć. Szczęśliwego dnia.